Need help? Trochę ja umyłam i teraz sam zamyję. Nie masz. Przeroboru, szeroboru? Mamy little bit more? Satsika everyone, witajcie kochani. Dzisiaj was zapraszam na kolejną mieszankę vlogową. I zaczniemy od obejrzenia kolejnego mieszkania, kolejnego domu. Ten jest na tej samej ulicy, na której mieszkamy. Dokładnie 3 wejścia obok. Jest za 115 tysięcy wystawiony. I pojechałam tam na przerwie w pracy. Mieliśmy oglądanie domu o drugiej. O drugiej, tak. No i poprosiłam, żeby właśnie dali mi przerwę w tym czasie. No i powiem wam, że w 45 minut, bo tyle trwa moja przerwa w pracy, się ledwo wyrobiłam. Spóźniłam się 5 minut, ale dałam radę. No więc przyjechałam akurat 2 minuty przed wejściem do domu. Czekała już na nas pani z agencji i teraz wam pokażę dom. Co o tym myślicie? No nam zasugerowano, że możemy niżej obstawiać niż ta cena z ogłoszenia, więc powiedzieliśmy, że weźmiemy za 105. Bo nam w sumie ta babka z agencji tak doradziła i powiedziała, że ludzie przed nami oferowali 95 tysięcy. Po nas było jeszcze inne oglądanie, no i oczywiście nas przebito. I 3 dni później powiedziano nam, że proszę nam podać swoją ostateczną ofertę i kto da najwyższą, ten weźmie dom. No i daliśmy 115, no ale ktoś nas przebił, z tego co wiem, to dały 121 tysięcy. Więc ten dom też nam sprzątnęli przed nosa. Czy go chcieliśmy, czy nie chcieliśmy, ma dużo plusów i dużo minusów. No dużym plusem jest cena, lokalizacja, no bo znamy tą okolicę, nie musielibyśmy nic zmieniać w swoim życiu, że tak powiem, widzę szkołę, pracę, wszystko jest w tym samym miejscu, bo to dokładnie 8 numerów w dół na naszej ulicy, a 4 wejścia,
czyli drzwi w lewo, że tak powiem. Więc no, to by było takie duże ułatwienie. Sam rozkład domu jest, ma plusy i minusy. Dużo do przeróbki, dużo do zrobienia. Ogród jest dużo mniejszy niż ten, co mamy teraz. Kuchnia jest dobudówką, więc jakby jest w ogrodzie. No, a ten salon i jadalnia ma te schody po środku, co jest takie troszeczkę średnio wygodne, ale no jednak są to trzy sypialnie, bo strych jest przerobiony też na sypialnię. Oczywiście musi być dziewanie, to jest mój znak rozpoznawczy, więc no. Duchy słyszę. No, więc taki tutaj oglądaliśmy dom na naszej ulicy. To nie jest ostatni dom, jaki oglądaliśmy. W każdym bądź razie potem wróciłam do pracy i zaraz Wam powiem, co jeszcze robiliśmy, ale to już nie tego dnia, bo to był poniedziałek. We wtorek oczywiście byłam też w pracy, były lekcje pływania Arbiego. Wypisuję zaproszenie na urodziny. Naj. Widzicie, trochę tego mam. A w środę u Naj był dzień big, dig day. Dzień kopania, dzień ogródka. To jest takie śmieszne trochę, bo pod płaszczykiem integracji rodziców z dziećmi, w przedszkolu, pod okiem nauczycieli, pod robienie jakichś tam gier ogrodowych i tak dalej, to było to, że rodzice przekopią ogródek, wypielą grządki, posadzą nowe kwiatki. No i to miało w zeszłym roku, jak było u Arwiego, to było tak, że można było przychodzić i wychodzić przez cały dzień. Tutaj powiedzieli, że o, przepraszam Was na emocji, zawsze, nie wiem, ta kamera tak na mnie chyba działa, albo też godzina, jest godzina 23, więc może być tak. Co ja chciałam być? A, że w zeszłym roku było tak, że wchodzisz i wychodzisz kiedy chcesz. I pamiętam, że mąż był właśnie z Enają u Arwiego w przedszkolu gdzieś o godzinie tam 14, bo ja pracowałam. No i teraz też pracowałam właśnie i ale zaczynałam na 10, więc myślałam, że rano zostanę dłużej, ale zaprowadziliśmy dzieci, kazali nam wyjść, poczekać przed przedszkolem, aż dzieci ogarną i dopiero po nas przyjdą. No to zajęło im dużo czasu, bo o matko, przepraszam Was na emocje, bo wpuścili nas jakoś 9:35, no ale do 10 szłam, więc musiałam tak 45 wyjechać, więc długo mnie tam nie było. Próbowałam z Anają posadzić jednego kwiatka. Przy szkole zrobiło mi jedno zdjęcie, jak się nachylam nad nawozem. No, a potem wymieniliśmy się, akurat mąż dojechał na 10 i spędził tam godzinę z Enają. To jest dużo plusem pracy mojego męża, że na takie wydarzenia może być, jak ja nie mogę być. Jak musimy być obydwoje, to też się oczywiście staramy i bierzemy dzień wolny, jak wiecie, jakieś sełka czy coś, ale takie coś to nie bierzemy wolnego, ale na szczęście udaje nam się ogarnąć tak, żeby jednak ktoś tam był. Nie wszystkie dzieci miały rodziców na tym ogródkowym dniu. Niektórzy byli też krótko. O, was bardzo przepraszam. Ja wiem, że powinnam zacząć od nowa nagrywać i tak dalej, ale wtedy filmik by nie ujrzał świata dziennego, więc już się przyzwyczailiście. Ostatnio się śmieliśmy pod komentarzach pod jednym filmikiem, że ziewanie to mój znak rozpoznawczy. No niestety jest. To tylko świadczy o tym, że jestem wiecznie przemęczona i niewyspana.
żegnam się z Wami serdecznie i idę spać. A jeszcze zmontuję ten filmik na poniedziałek i idę spać. A nie, jeszcze poskładam to pranie i wtedy idę spać. Na razie, pa pa. New hat? Yeah. And that can daddy like it. What else daddy like? Arvi, what daddy like? Mr. Arvi, what does daddy like it? Rootsy, that's true. What else daddy liking? What we can buy for daddy? Broccoli. Broccoli? No, I don't think so daddy like broccoli. Daddy do. Okay, what else daddy does? I want some more nuggets. No, it's finished. So I'm asking you, what daddy like it? What is daddy favorite food? Daddy favorite food. Mm. Sabji, what is daddy's favorite drink? Coffee. Coffee, okay. What is daddy's favorite play? Play. What he like to play with you? Hide and seek. Hide and seek. And Arvi, what daddy like to play with you? White, green one. Right, like green light, okay. Red, white, green light. What is daddy... What daddy doing when daddy relaxing? Watching telly and sleeping, very good. What daddy like to buy in the shop? Chocolate. Okay. Arvi, what daddy like to buy in the shop? For himself, Anaya, not for you. What daddy buy for himself? No. What do we want to buy for daddy? New hat. And Arvi, what do you want to buy for daddy? I don't know. What daddy will be like it if you buy for him? What if we do some pictures for daddy? You draw them. You will write, love daddy. Daddy will love that. Choose the car for daddy. This one? Yes. Look on them all and then choose. Like here, look, you have a dinosaur. Maybe. Or monsters. Or chicky monkey.